dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca. Chciałbym Państwu pokazać zespół parkowo-pałacowy Szona, który został założony w roku 1885. Zaprojektowany w stylu neoromantycznym wokół zespołu pałaców Szona i Wilhelma, stojących przy ulicy Chemicznej numer od 12 do 16. Park został założony przez braci Szonów jako otoczenie pałaców. Niegdyś rozległy, obecnie zajmuje obszar o wielkości 5,6 hektara. Ograniczony od strony południowej zabudowaniami fabrycznymi, od północnej drogą szybkiego ruchu, na wschodzie przylega do ulicy Chemicznej, a od strony zachodniej sąsiaduje z ogródkami działkowymi. Został ukształtowany w typie Pretzelgarten, który charakteryzował się sinusoidalnym układem alei i przenikających się wnętrz parkowych. Jako część parku na jego skraju przy fabryce wybudowano neoromantyczne elementy architektoniczne, mury, ruiny i groty, a także domki dla służby. W 1901 roku powstał domek ogrodnika, a także szklarnie. Większość tych elementów parku, w tym XIX-wieczny układ alei, uległa zniszczeniu. Staw, który stanowił główny element założenia, zlikwidowano po roku 1945. Drzewostan parku Szona składa się z drzew należących do 41 gatunków, w tym 8 gatunków drzew iglastych. 11 z nich posiada status pomników przyrody. Wśród drzewostanu znajdziemy m.in. klon srebrzysty, topole czarną, dąb czerwony, dąb błotny, skrzydło orzech kaukaski, wiąz szypułkowy, klon pospolity, orzech czarny, świerk kujący, platan klonisty, tulipanowiec amerykański. Występuje tutaj 15 różnych gatunków krzewów, m.in. morwa biała. Jak już wspomniałem, w parku znajdują się dwa pałace. Pałac główny, czyli Pałac Ojca. Aktualnie budynek pałacu jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu. Tak zwany Pałac Ślubów. Natomiast w podziemiach istnieje restauracja. Temu pałacowi poświęciłem już osobny film. Obok znajduje się drugi pałac. Pałac Wilhelma, Pałac Syna, który został wzniesiony w roku 1900 według projektu Józefa Pomianowskiego. Konstrukcja w stylu neobarokowym była wzniesiona głównie jako pałac gościnny. Elewacja zachodnia pałacu, ogrodowa, wyposażona jest w ganek z dachem wspartym na dwóch jońskich kolumnach. Wejście główne pałacu, które stanowi wysunięty przedsionek, znajduje się po stronie wschodniej. Bryła dachu zwieńczona jest łamanym, przyciągającym wzrok dachem. 23 czerwca 2010 roku w godzinach popołudniowych wybuchł duży pożar, który spowodował znaczne zniszczenia w pałacu. Między innymi doszczętnie spłonął dach budynku. Od 2009 roku właścicielem pałacu jest osoba prywatna, która planuje odnowić pałac i umieścić w nim hotel, restaurację i dwie sale bankietowe. Oprócz tego obok budynku ma zostać wybudowany budynek hotelowy. W 2012 roku ukończono budowę nowego dachu. Na terenie parku znajdują się również grota i pawilon orientalny. Park ze względu na swoją budowę, wiele pagórków i terenów z różnorakimi podjazdami eksploatowany jest również przez rowerzystów, amatorów, jak i zawodowców. Przyjęła się także nazwa potoczna Park Rowerowy.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.